Cześć Piotrek. Cześć Jacek. Cześć Tomek. Cześć Jacek. Gdzie jesteśmy w tej chwili, powiedzcie? No w Berlinie. W Berlinie. A dokładnie? W Caritasie. Czy to jest ta tak zwana misja? Tak. A ta misja jest przy jakiej ulicy? No to jest Jebenstrasse. No właśnie, to jest ponoć jedna z najbardziej przerażających ulic w Berlinie w nocy. No, można tak powiedzieć. Co tu się może zdarzyć, powiedz? No różne rzeczy się zdarzają. Na przykład? No na przykład bijatyki, niebijatyki. Tam jak się dojdzie do końca Jebenstrasse w tamtym kierunku i w prawo się skręci, to jest taki tunel. Tak. Co tam jest w tym tunelu? Czy wy tam śpicie? Ja my tam śpimy, no. Tam wy śpicie? Tak. A będzie można z nami tam pójść? Pokazać? No, pójdziemy. Mi? Tomku, tak? Powiedz mi o sobie więcej. Jak to się stało, że tu się w ogóle znalazłeś? No jak się stało? No byłem w Polsce, siedziałem w więzieniu. Wyszłem z więzienia, ojciec mnie oszukał. Oddał mieszkanie do gminy, no i po prostu zostałem na ulicy. Ile masz lat? 35. A jak długo siedziałeś? Ile razy? Ile razy? Ojej, z 5, 6. Naprawdę? A ile razy w sumie? To znaczy? Ile razy siedziałeś w sumie? Ile, jakby zliczyć czas razem? Wszystkiego? No. Z 4. Aha. A mogę zapytać? Najwyżej nie odpowiesz. A za co? Za niewinność. No tak można powiedzieć. Jak wszyscy. Jak wszyscy Piotr, siedzą za niewinność. Ja prawie 13 lat w Polsce. Siedziałeś? Tak. A powiedz za co, czy nie? No kradzieże, rozboje, takie różne duperele. No. A w sumie ile razy siedziałeś? 4. Jak długo jesteś w Berlinie? 3 lata. I jak tu się żyje? Jesteś bezdomnym? No teraz jestem bezdomny, no bo ja miałem pracę, miałem mieszkanie. I zostałem pomówiony przez Rumuna, że go pobiłem, okradłem, dźgnąłem nożem. Siedziałem pół roku na Moabicie, mnie uniewinnili po pół roku, przyznali mi 4000 euro, a to, że straciłem pracę, że teraz jestem na ulicy, bo jak wyszłem miesiąc temu, wyszłem z więzienia. Aha. Że jestem na ulicy, to ich nie interesuje. A czy wcześniej też byłeś na ulicy? Nie. Wynajmowałem tutaj mieszkanie, pracowałem normalnie, kawalerkę, miałem wszystko. A możesz opowiedzieć troszeczkę więcej o tym momencie, kiedy zorientowałeś się, że jesteś bezdomny? No ten pierwszy dzień, ta pierwsza noc, co wtedy zrobiłeś? My przyszłem do chłopaków i chłopaki pokazali mi, jak to się żyje. Opowiedz, jak się żyje. No co, no, jak się żyje? No na pewno lepiej jak w Polsce. No opowiadaj. O dużo lepiej jak w Polsce. No co tu? Na ulicy jest 2 razy lepiej. Na ulicy, tak. Nawet jak ktoś żyje, ma 4 razy lepiej niż mają ci, co mają w Polsce. W Polsce ludzie w domach tak nie mają, jak tutaj my na ulicy mamy, nie? Opowiedz właśnie, co wy macie na ulicy? No wszystko jest, no co tu można powiedzieć. No na pewno głodni nie chodzimy. Bo tutaj macie Caritas. Tak, oczywiście. To jest ta słynna misja na Jebenstrasse. Tak, głodni nie chodzimy, najedzeni. Tam z boku jest jeszcze jedna tam misja. Jest Caritas, tak samo. Tam można zjeść, można się ubrać, można się wykąpać, to wszystko jest za darmo. Naprawdę, i pomagają. Tak jak tutaj się przyjdzie do Caritasu, do socjalnej, socjalna pomoże załatwić papiery, załatwić wszystko. Mi pomagają załatwić odszkodowanie, bo ja dostałem 4500 euro odszkodowania za pół roku i do tej pory pieniędzy nie dostałem. Czyli masz pomoc prawnika? Tak, mam adwokata. Poczekaj, ja muszę się podpytać, bo ja nie wszystko rozumiem. Tutaj mam jeden Caritas na Jebenstrasse, a tam za tą bramą jest drugi. Tam jest misja. Misja, gdzie, to jest misja. Gdzie można się wykąpać, można zejść, dają ciuchy. A tutaj tylko co można? A tutaj jest lekarz. A jedzenie jest na misji? Tak, jedzenie jest znowu na misji. Tutaj jest tylko doktor. Dobrze, a czy oni dają kasę? Nie. To skąd masz kasę? Dostaję od ludzi. Siedzi się tak na zwanym kubku. A na kubku? I się zarabia. A wiesz, jak to się w Polsce mówi? Na wędkę. No, słyszałeś? A ja nie siedzę. Nie, no na wędkę, no to się chodzi i się podchodzi do ludzi, tak? I się pyta. A ja sobie kładę kubek, siadam sobie i siedzę, tak? I ludzie do mnie sami wrzucają. A powiedz, ile z takiego kubka można mieć dziennie? 150 euro. Powtórz jeszcze raz. 150 euro. Chcesz mi powiedzieć, że do kubka ludzie przez cały dzień wrzucą 150 euro? Oczywiście. Ja byłem w stanie zarobić 300 euro. Od jednej osoby dostałem 200 euro na raz. Ty byś mi tego nie mówił. No poważnie. Zostaję w Berlinie. No mówię wam poważnie. No, dlatego ludzie, tak jak my, nie chcemy stąd wyjeżdżać do Polski, bo w Polsce nic nie ma. W Polsce idąc, żeby dali 50 groszy naprawdę na jedzenie, to oni powiedzą, że oni nie dadzą, bo to jest na alkohol. Ty, ale 150 euro to jest 700 zł. Oczywiście. A mogę zapytać w takim razie, na co tu wydajesz? Bo nie widać po tobie, żebyś miał 150 euro dziennie. No nie widać, no bo wydaje na... No powiedz na co. No narkotyki, no na co. Mogę zapytać, ile dziennie wydajesz na... Do 100 euro. Aha. To teraz rozumiem. To niewiele ci zostaje. No praktycznie ty wszystko też walisz? Nie, ja nie biorę heroiny. A co bierzesz? Czasami amfetaminę czy tam coś, ale tak. To już doustnie, tak? Tak, do nosu, no. A powiedzcie mi, czy to jest tak, że ta bezdomność w Berlinie wśród Polaków to właśnie jest skojarzona z narkotykami, z alkoholem? Nie. A wy pijecie w ogóle? Ja nie piję. Ja piję czasami. Aha. Ale tu są sytuacje takie, że tutaj Niemcy nie pomagają.
to jeżeli tak jak ja straciłem mieszkanie, straciłem pracę, straciłem wszystko i byłem niewinnie w więzieniu, wyszłem teraz miesiąc temu, jestem na ulicy, ich nie obchodzi też, że jestem na ulicy. Ja czekam na odszkodowanie, które już dawno wynająłbym mieszkanie, teraz szukam pracy cały czas, szukam prac dorywczych i tak dalej, ja nie siedzę na kubku, tak on, bo ja się wstydzę i nigdy nie usiądę. Ja wolę sobie pójść do sklepu, ukraść, nawet jak mnie mają złapać, niż mam takie rzeczy robić. Dlatego to... czekam, aż mi dadzą te pieniądze. Tomek, jak długo bierzesz heroinę? Około 5 lat. Wiesz, że z tego bardzo trudno jest wyjść. Ja już z tego wychodziłem 4 razy. I co to znaczy, że chcesz wyjść z tego w ogóle, czy nie? No po prostu ja mogę wyjść w każdej chwili, kiedy chcę, bo to nie jest tak, że terapia. Terapia to jest, no jak to można powiedzieć, już doświadczyłem tyle narkotyków i znam się, że po prostu terapia to nie jest coś takiego, że terapia i wychodzi się z narkotyków. Po prostu jak sam się chce, samemu się chce, to się wyjdzie, tak? Ja no. Na razie czekam, wszystko zrobię tak jak trzeba. Wyroki mi się pokończą, wszystko, już nie będę miał odsiadki, wtedy tutaj sobie łatwiej mieszkanie, łatwiej sobie tu pracę. I wyjdę z tego sam, nie? Ale heroina bardzo się nie uzależnia, zwłaszcza no, jeżeli jest w kanał walona. Oczywiście. Także to nie będzie łatwa droga. Już wychodziłem, mówię, z tego 4 razy. Aha. A powiedz mi jeszcze, skoro już z tobą rozmawiam w tym momencie, jak te sprawy? Chodzi mi o kobiety. Masz jakąś dziewczynę? Miałem, teraz nie mam. Aha. I nie chcę, po prostu nie chcę. Miałem i narobiła mi tyle, że po prostu i siedziałem przed nią i to... No, nie chcę po prostu. Femme fatale. Kobieta... Nieszczęście. Jak to wygląda u ciebie? Ja nie udzielę na takiej odpowiedzi. Nie, chodzi mi, wiesz co, chodzi mi o amfę, dlatego że skoro nie bierzesz heroiny, amfa chyba w mniejszym stopniu uzależnia. Nie, że uzależnia w ogóle, to jest bzdura. Aha. To jest wymysł może, ludzki. Nie musi, może, ale tak, ale większość nie jest uzależnionych. Heroina jest strasznie uzależniona. Psychicznie oni się nastawiają. Ale amfetamina nie, ja biorąc amfetaminę w Polsce przez rok czasu, dzień w dzień i mnie nie uzależniła. A heroinę biorąc muszę brać, bo ja rano jak nie wstanę i nie wezmę, to jest katastrofa, nie? Mhm. A co się dzieje wtedy? No są skręty, no skręca człowieka wszystko. Aha. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze więcej właśnie o amfetaminie. Co się dzieje po amfetaminie? Bo po heroinie to mniej więcej wiemy, no tak? Jesteś pobudzony i dużo rzeczy ci się chce, dużo rzeczy zrobić, to wszystko. Jak ja mam spać pod mostem czy spać na ulicy, to wolę chodzić 5 dni na szpany i nie spać w ogóle. Aha, bo wtedy nie śpi się, tak? Tak. A jakieś jeszcze inne bierzesz dragi poza amfetaminą? Nie. Palimy zioło. Haszysz. Tego nawet nie traktujecie jak... Czasami. To nie jest narkotyk. Ja nie palę, bo muszę spać zaraz i się nie ruszę stąd przez 3 godziny. I pewnie śmichawy dostajecie. Nie znam. No trzeba żartować, no co? Nie będziemy zamulać i się smucić tym, że jesteśmy na ulicy. Powiedz mi w takim razie, ty Piotr, o twoich planach na przyszłość, ponieważ już wiemy, że Tomek chce wyjść z hery, ma jakiś tam plan. A ja szukam pracy. Dzwoniliśmy ostatnio, jedna pani oddzwoniła, bo miałem kartę i telefon w nerwach i nie ma kontaktu ze mną. No ale dzwoniła i ten, idę do pracy, daję mieszkanie i 1250 euro miesięcznie. I w ogóle za to, że siedziałem 2 razy niewinnie, bo siedziałem 6 miesięcy i 10 miesięcy, jeszcze dali mi abschiebung na 5 lat, zakaz wstępu na 5 lat do Niemiec. Ale... to, że jestem niewinny, to ich nie obchodzi. Ale w ogóle nie było ani śladów DNA, ani z kamer, z bankomatu, kto wybierał pieniędzy, grafologa, podpisów, nic, zero. Weszłem na sprawę, pach, do widzenia i za darmo siedziałem następny rok. Aha. Teraz weszłem po 10 miesiącach i nie mam nic. Ale czy z tego wniosek, że jesteś tutaj nielegalnie? Nie jestem legalnie, tylko że bo adwokat teraz składa apelację od tego, odwołanie. No bo skoro siedziałem 2 razy niewinnie, to z jakiej racji oni chcą mi wydali z Niemiec? I żeby nie zapłacić odszkodowania. Możliwe, powiedziałeś przed chwilką, że dostaniesz w pracy 1250 euro miesięcznie plus mieszkanie, zakwaterowanie. To jest tak. Jakieś 7000 zł. No. No to jest fura pieniędzy. To do czego jest? 7,5 tysiąca euro to jest... W Polsce to jest fura pieniędzy. Około 5 tysięcy euro. A tutaj no 1000 euro to jest... 1000 euro tutaj w Berlinie to nie są pieniądze. A może tak. To jest tak, jak 1000 zł polskie. Bo my żyjemy tutaj, nie żyjemy w Polsce. Ta. Jak ja bym z tymi pieniędzmi żył w Polsce, to bym był tak ustawiony. Ta. A że żyję tutaj... No to za 1000 euro to ciężko nawet miesiąc przeżyć. Tak jak ja idę codziennie do banku, zarabiam sobie na banku, otwierając drzwi ludziom i dostaję 100 euro przez 3 godziny. Poczekaj, to jakiś nowy biznes jest. Od nie mówię słyszałem. Poważnie, dostaję 100 euro przez 3 godziny. Stoisz przed bankiem? Tak, i jak otwieram drzwi. Naprawdę? I ludzie dają pieniądze? I ludzie rzucają mi do kubka pieniądze. Mając 100 euro, ja przyjeżdżam tutaj z Polski, przyjeżdżam na 3 godziny, to jest 400 zł. Wydaję tam 50 zł na bilet, to ja 350 zł mam codziennie zarobione. Jakbym był w Polsce, to wtedy mogę powiedzieć, że to są pieniądze, a tutaj to nie są pieniądze. 100 euro tutaj to jest jak 100 zł w Polsce. Tutaj nawet euro to jest jak złotówka polska. Ale z tego nawet nie. No bo tutaj te rzeczy są droższe i
inaczej się podchodzi do tego. Ale z tego wniosek, że gdyby ktoś wykonywał te prace, które wy robicie, wy wykonujecie, może nawet wymyśliliście te prace, chyba nie, to gdzieś podpatrzone jest, to i nie brałby narkotyków, to z tego wniosek, że byłby bardzo bogatym człowiekiem. Oczywiście, że tak. A czy policja za wykonywanie takiej pracy jak kubek, nie wiem, czy to jest praca, no takiej aktywności, jak właśnie stanie na kubku, czy otwieranie drzwi, czy inne tego typu rzeczy, czy policja za to goni? Nie, to zależy, jak zadzwonią. Jak zadzwonią, komuś się coś nie podoba, zadzwonią, to wtedy przyjadą z interwencją, ale tylko każą wyjść, nie? No ale co, oni odjeżdżają i się wraca z powrotem. A nie mogą zaaresztować za to? Nie, absolutnie. No za co mogą zaaresztować? Co my robimy? A spisują was? Macie w ogóle dokumenty? Ja mam. No ja wczoraj zgubiłem saszetkę. Nie masz dokumentu w związku. Zgubił. No mówiłeś, że nie pijesz. Nie, że czasami. Naśpał mordę. Ale w Polsce warunki w więzieniach, to jak ja teraz byłem w Monachium 10 miesięcy, to w Monachium są 4 razy gorsze warunki niż w więzieniach w Polsce. A spędziłem trochę więzień, spędziłem w Polsce. Nie wszystkie jeździłem. Więzienia w Niemczech są fajne. No. Są gorsze warunki do siedzenia niż w Polsce. Nie ma wentylacji, okno jest na wysokości 2 m 30 cm, 40 na 60. Zostałem zarażony wcześniej żółtaczką, w ogóle nie byłem leczony, musiałem się sam wyleczyć. Do tej pory nie mam pomocy. Wątroba mi siada, zniszczoną mam wątrobę. I w ogóle Niemcy się nie... W ogóle nie czuję się odpowiedzialni za to, że ja straciłem pracę, mieszkanie, że jestem na ulicy, że byłem chory. Ale to jest twoja wina. Co oni mają ci pomóc? No to oni mnie zarazili, oni mnie zamknęli do więzienia niewinnie, zostałem uniewinniony. No to skoro ktoś mnie zamyka niewinnie, to ja przyznali mi w 2017 roku odszkodowanie 4,5 tysiąca euro. Mamy 2019, a ja nie dostałem jeszcze 4,5 tysiąca euro, to jest dużo? Ja rozumiem, gdyby to było 4 miliony. Wasz, a za te 4,5 spać. Tysiąca euro. Powtórz to głośno. Mówię, wasz, będziemy spać. No, za te 4,5 tysiąca euro to ja sobie wynajmuję mieszkanie i powoli szukam pracy. A nie, ja muszę teraz chodzić, kombinować, załatwiać, żeby mieć. W co się ubrać, co zjeść i żeby mieć trochę pieniędzy. Piotrek, wiesz co, chcę cię zapytać o jedną rzecz, mianowicie skoro znasz więzienie od środka zarówno w Polsce, czy więzienia od środka zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, to możesz powiedzieć troszkę więcej o subkulturach? Czy one się różnią w więzieniu w Polsce? I tak. Czy też jest nie takie... mogę tego powiedzieć, ale tak. Różnią się. No. Różnią. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma żadnej nie ma subkultury. Nie ma grypsery? Nie, tu nie ma. Tutaj nic nie ma. Tutaj pedofil siedzi i chodzi na spacer z tobą. Tutaj nie ma ochronek, tak? W Polsce są chronieni ludzie na różnych celach czy różnych pawilonach. Na przykład pedofil. Tu za zgwałt na dziecku czy tak dalej, on siedzi z tobą pod celą, wychodzi z nami na spacer. I mają wszystko. Jak chcą socjal, dostają socjal, mieszkania, dostają nic. A ja zostałem na ulicy, ja jestem na ulicy przez nich, przez naród niemiecki, bo Rumun mnie oskarżył, że go pobiłem, ukradłem zielonym nożem, a tego nie było. Uniewinnili mnie po 6 miesiącach, potem siedziałem 10 miesięcy, drugi raz niewinnie, teraz co wyszłem i... Oni nie chcą mi pomóc, nie chcą mi wypłacić odszkodowania, czekają, szukają byle czego, żeby te 4000 poszło, żebym nie dostał nic. I chcą mnie wydalić jak najszybciej stąd. Skoro już wiemy o subkulturach, więzieniach tu i tam, czy możesz powiedzieć w takim razie o takim socjalu tu i tam? Tam nie ma czegoś takiego. To znaczy jak... No nie wiem, no jak zęby masz chore, to się wyleczą czy nie? Mi w Monachium otworzyli zęby 8 miesięcy temu, to teraz byłem tutaj zarejestrować się u dentysty i mam termin 22 lutego. Ale tutaj mamy, że tu są po prostu bezdarmowe, tak jak na nas, bezdomnych, lekarz, jest dentysta, jest wszystko, tylko po prostu trzeba chcieć i znaleźć, a że się nie chce, to się mówi, że nie ma, no proste. No. Czyli bezdomny ma pełen serwis. A pewnie, że jest. Ale oczywiście. Ja pytałem w więzieniach właśnie. W więzieniach to, że zależy, mówię. Zależy że, w jakim więzieniu. Tak jak Berlin. Tak jak tutaj w Berlinie na przykład, będąc na Moabicie, no to jest pełne wyposażenie. Oni są w stanie, idzie się do dentysty i oni ci wyczyszczą zęby. Gdzie w Polsce tego nie ma, nie? Wyczyszczą, zrobią wszystko. A w Monachium mi otworzył zęba i ja do niego przychodzę następnym razem. Do mnie mówi, zaraz pan idzie do domu, to pan sobie prywatnie zrobi. I 8 miesięcy mam otwartego zęba. Wybijemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i tak umówiliśmy się, że pokażecie mi tam, gdzie śpicie. No miejsce. Pójdziemy, no. Podejdziemy tam? No podejdziemy. No tam kolega śpi, ale dobra, no nie mam problemu. Podejdziemy, tylko trzeba, żeby zrobić tak, żeby go tam nie filmować, nie? No to jego nie, no to będziemy, ale was mogę tam filmować. No oczywiście, no pójdziemy, ja pokażę. No pójdziemy do mnie, no. Tomek, ty właśnie zarobiłeś przed chwilką. No to jest 15 centów. 15 centów? Tak, 15 do 15. I zbieracie takie rzeczy? Oczywiście, że zbieramy. Ile dziennie się da uzbierać takich butelek? No różnie, do 20 euro można uzbierać. Kurczę, co my tam robimy nad Wisłą? A jeszcze jak lato jest, lato to tym bardziej, nie? Tomek, coś ty powiedział, że ile zarobiłeś wczoraj? 24 euro. A na czym? Przez pół godziny, na butelkach. Właśnie na butelkach, tak? Tak. A tutaj mamy misję, gdzie jemy? To jest właśnie jadłodajnia, tak? Tak, od 14 godziny spuszczają. I cały czas jesteśmy... Tam mamy kąpiel, gdzie się kąpiemy. A to są wszystko bezdomni, którzy tutaj stoją po kątach? Tak. A ten pan wyszedł właśnie z kąpieli, tak? Tak.
I jesteśmy cały czas na Jebensstrasse. Tak, oczywiście. Idziemy do mojego domu. Dobra. I tu jest kąpiel, w tym miejscu. Tak, tutaj jest kąpiel. Tutaj od 10 do 18 można się codziennie wykąpać, jest toaleta. A tu jest komenda policji. Tu jest komenda policji? Słynna policyjna komenda. Ta, no to mówią, że tu jest niebezpiecznie. Mówią, że... Policja? No bo tu można dostać mordę, zanim oni przyjadą. Ale dobrze, że nie... Ja przez 2 tygodnie byłem spisany 16 razy, 3 razy byłem na komendzie, już grozili mi nawet, że idę do więzienia. Aha. A czy grozi wam deportacja? Mi grozi deportacja, tak, na 5 lat. Aha. Widzicie tę grupę młodzieży za mną? To jest młodzież, która rozdaje bezdomnym jedzenie. To jest młodzież, rozdaje teraz jedzenie bezdomnym, pomaga. I mieli taką wielką torbę foliową z brodciem, to są bułeczki. Bułki, tak. I rzeczywiście, z kiełbasą. Rzeczywiście te bułeczki tutaj są porozkładane. Zaraz to wam pokażę. A tutaj mamy... Tomek, a teraz jest wjazd na chatę. Oczywiście, to jest moje mieszkanie. Pokaż, jak mieszkasz. To jak się mieszka. Jak Piotrek, a ty? Gdzie ty mieszkasz? Tu gdzie śpi kolega. A, kolega śpi, nie będziemy przeszkadzali. Czy tutaj całą noc są ludzie? Czy, bo ja tu byłem, wczoraj byłem wieczorem, ale niestety no było wychodzą, pusto. No wiadomo, wychodzą, chodzą na misję, idą gdzieś, idą na jakiś zarobek, nie? Aha. A powiedz mi, czy tu się... Trzeba coś ukraść, żeby mieć pieniądze. Aha. Bo ja nie siedzę na kubku, nie chodzę na bank, nie otwieram drzwi, bo się wstydzę. Ja jak potrzebuję pieniędzy, to idę albo ukradnę, albo coś tam, jakieś prace dorywcze. Ale jak się kradnie? Czy ja jestem bezpieczny przy tobie, muszę sprawdzić. Nie, no wchodzę do sklepu, biorę sobie whisky, nie whisky, sprzedaję whisky i wtedy mam pieniądze. A zdarza się, że się złapią? No zdarza się, ale teraz jestem, mam ten na przypunkt, to nawet nie mogę pozwolić, żeby mnie złapali. Aha, aha. Czyli to jest wasz dom? Tak. Tutaj i tutaj. I teraz to są brodcie, które dostałeś od tej młodzieży. I masz, widzę, nawet jakieś naczynia. No oczywiście, mam wszystko. A tam jest termos? Tak. I ty w tym termosie masz... Herbatę. A gdzie grzejesz wodę? Nigdzie, ja z misji biorę herbatę. Skąd? Z misji, tutaj gdzie byliśmy. I wtedy bierzesz ją gorącą i ona tam jest gorąca. Ona całą noc sobie stoi i jest ciepła, nie? Dobrze. Tomku, a ty się zgadzasz, żeby ten materiał zamieścić w internecie? Oczywiście, się zgadzam. Pozdrawiam braci. A ja pozdrawiam wszystkich znajomych. Też pozdrawiam. To w takim razie my was też pozdrawiamy. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Powodzenia, trzymajcie się, cześć. Dzięki. Dzięki, powodzenia, trzymajcie się, cześć.